Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część naszej konferencji. Na scenę zapraszam panią Agnieszkę Rypińską, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Proszę bardzo, pani dyrektor, o zabranie głosu. A państwa proszę o ciszę. Dzień dobry państwu. Tak, to jest uwaga, którą... Znaczy, panie marszałku, ja mam najwięcej czasu z was wszystkich. A muszę omówić 350 stron, bo tyle liczy nasz program, w zwięzłych, żołnierskich słowach, w przekazie jasnym, bo takie są założenia strategii komunikacji, ale też... I postaram się to zrobić... najlepiej jak potrafię. Jeżeli mogę prosić o swoją prezentację. Dobrze. Na początku parę słów takiego wstępu. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich to jest departament, który wspiera zarząd województwa mazowieckiego w wykonywaniu roli instytucji zarządzającej. I nie ukrywam, zaryzykuję tezę taką, że mam wrażenie, że od początku przygotowywania programu, negocjacji programu, które trwały od kwietnia zeszłego roku, wszyscy patrzą na Mazowsze. Dlatego, że jesteśmy jedynym regionem, który nie ma 3,5 miliarda euro. Mamy ponad 2 miliardy euro, jeżeli chodzi o dyspozycję zarządu. Trochę jeszcze pieniędzy, o których pani minister mówiła, w kwocie 1,7 miliarda na poziomie krajowym. Natomiast może nie sztuką jest mieć dużo pieniędzy i wydać je w jakiś sposób. Sztuką jest mieć tę kwotę, którą mamy do dyspozycji i wydać te środki efektywnie i tak, żebyście państwo byli także zadowoleni, bo nie ukrywam, że to przyświecało zarządowi przy negocjowaniu poszczególnych etapów i przez tę prezentację będzie się przewijała ta myśl zarządu, ta troska zarządu o to, aby niwelować skutki małej alokacji, mniejszej alokacji niż w perspektywie 7-13 i ułożyć ją nie tak, jak chce Komisja Europejska, ale tak, jak chce tego samorząd województwa, a na co Komisja ostatecznie Europejska wyraziła zgodę. Dwa słowa na to, na temat tego, dlaczego jesteśmy inni i dlaczego wszyscy patrzą na Mazowsze. Otóż w nawiązaniu do wszystkich moich poprzedników wypowiedzi jest tak, że Mazowsze jest widziane inaczej przez rozporządzenia, przez Komisję Europejską, co przebijało w rozmowach z dwoma DG, z dwoma dyrekcjami, z Dyrekcją do Spraw Zatrudnienia i Dyrekcją do Spraw Polityki Regionalnej. Mazowsze, to co pani minister mówiła, jak kraj nasz ma 50% środków na cele tematyczne, te, na których zależy Komisji Europejskiej, które wypełniają taką politykę, strategię Europa 2020, taki plan dla Europy na najbliższe 5 lat, Mazowsze ma 60% środków na te cele przeznaczyć. Oczekiwano od nas, że zwiększymy środki na to, co niekoniecznie jest naszym celem, czyli na niskoemisyjność, na badania i rozwój i na tabor kolejowy. Co zresztą widać, jak państwo możecie sobie prześledzić, gdzie największa alokacja procentowo w udziale całego programu zeszła na jakie cele tematyczne. Nadmienię, że wyjściowo, i tutaj co pan marszałek Roboszuk podkreślał, wyjściowo komisja życzyła sobie dużo większe udziały procentowe na wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, na przejście na gospodarkę niskoemisyjną i na rozwój regionalnego systemu transportowego. Na początku w ogóle nie mieliśmy kolei, ostatecznie koleje się znalazły. I tutaj w nawiązaniu do tego, co Warszawa mówiła, no, gdyby chcieć inwestować w te inwestycje, które Warszawa sobie życzy, czyli metro, czyli drogi, które są węzłem warszawskim, to oczywiście nasz program by tego nie udźwignął i stąd zabiegi zarządu województwa, aby niektóre interwencje przeszły na poziom krajowy do Funduszu Spójności, który spokojnie sobie poradzi z tego rodzaju, z taką skalą projektów, z taką rangą projektów i z takimi alokacjami. Stąd nie znajdziemy w naszym programie, na przykład w celu tematycznym czwartym, no, inwestycji związanych z inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które znajdą się dla Mazowszan w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
Rozłożenie alokacji na Europejski Fundusz Społeczny jest w miarę równomierne. Chcieliśmy więcej pieniędzy na rynek pracy i tak udało się wywalczyć. Niemniej jednak mamy tutaj podwójny ring fencing. Pan marszałek wyjaśniał, co to jest ten ring fencing. Czyli mamy dodatkowo ustanowione 20% na celu 9, gdyż Polska musi jako kraj członkowski zmniejszyć ubóstwo wartościowo o 1,5 miliona osób. W związku z tym Mazowsze, ponieważ ma 13% udziału ludności mieszka na Mazowszu, jest na Mazowszu, mieszka na Mazowszu, w związku z tym duża partycypacja Mazowsza w tym celu tematycznym także musiała być zapewniona. Jeżeli chodzi o taki rzut naszego programu na tle innych regionalnych programów, to prezentowała pani minister. Mamy 2 miliardy 89 milionów euro na całą perspektywę 2014-2020. I tak jak powiedziałam na początku, to nie jedyne środki dla mazowieckich beneficjentów. Wszystkie te interwencje, które się znalazły w programie, możemy podzielić na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 1,5 miliarda, ponad nawet, i Europejski Fundusz Społeczny ponad 500 milionów euro i alokacja około 1,7 miliarda. Znajdziemy ją w programach krajowych, w których należy szukać specjalnej koperty dla mazowieckich beneficjentów. Wiąże się to z tym, że Komisja Europejska musi monitorować, ile pieniędzy, ile alokacji zostaje przeznaczone na region lepiej rozwinięty, którym jesteśmy. Stąd w mojej ocenie taki bonus dla beneficjentów mazowieckich w programach krajowych nie muszą konkurować z innymi beneficjentami z innych regionów, będą konkurować tylko z mazowieckimi beneficjentami. Jeżeli chodzi o te koperty, żebyście Państwo mieli orientację, o jakiej skali środków mówimy w programach krajowych, to w programie operacyjnym Polska Cyfrowa prawie 150 milionów euro, w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 182 miliony euro, w programie poświęconym, który jest poświęcony wiedzy, edukacji i rozwojowi, to jest 568 milionów euro i w programie, który jest inny nazwą, natomiast zakresem podobny do programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 759 milionów euro. Tak jak obiecałam, będzie się przewijało, o co walczył Zarząd Województwa w trakcie negocjacji. Na samym początku udało się zgłosić poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie zapotrzebowanie dla Mazowsza, jak się zorientowaliśmy, jakim to regionem będziemy, aby nasi przedsiębiorcy, nasi beneficjenci właściwie, którzy będą korzystali z pomocy publicznej, nie ucierpieli na tym, że otóż statystycznie region staje się lepiej rozwinięty i statystycznie miałby wyjściowo tyle co Dolnośląski, czyli 25 punktów procentowych. Oczywiście trzeba tu sobie jeszcze dołożyć 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i 20, jeżeli chodzi o małe firmy. To spowodowało handicap, taki właśnie taką dodatkową wartość dla beneficjentów, ale z drugiej strony zapobiegło w mojej ocenie wypłukiwaniu kapitału przedsiębiorczego, który ewidentnie by nastąpił, szczególnie być może w stronę wschodnią, do ściany wschodniej, gdzie ten poziom jest drastycznie inny, tak? Dużo bardziej wysoki i po prostu przedsiębiorstwa przenosiłyby swoje siedziby tam, na czym oczywiście ucierpiałaby gospodarka naszego regionu. Myślę, że analizy, które przedstawiliśmy, przekonały komisję i udało się. Także jeżeli chodzi o te poziomy pomocy publicznej, to poszczególne programy pomocowe będą je jakby przewidywały, będą je ustanawiały, one są jeszcze w opracowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o projekty bez pomocy publicznej, no to kolejna konsekwencja bycia lepszym, bycia innym, to jest dofinansowanie dla projektów bez pomocy publicznej 80 punktów procentowych. W przypadku innych województw jest to 85, tak jak było w perspektywie 7-13. I przechodzimy do poszczególnych osi priorytetowych. One zostały tak ułożone, aby pokazać Państwu to, co chciała zobaczyć Komisja Europejska, czyli logikę interwencji. Do czego zmierzamy, jakie cele mamy do osiągnięcia, z jakich wskaźników będziemy rozliczani, a my będziemy rozliczali Państwa, jakie alokacje mamy przewidziane na poszczególne cele. I jeżeli chodzi o oś pierwszą, tak jak powiedziałam na początku, to jest dość duży udział alokacji, w ogólnej alokacji naszego programu, 278 milionów euro.
Jeżeli chodzi o działania, które tam przewidujemy i typ operacji, to mamy tam dwa działania. Pierwsze działanie to jest działanie poświęcone jednostkom naukowym i konsorcjom naukowym. Nie ukrywam, że tu była duża walka z Komisją Europejską, dlatego że Komisja zaleciła nam, co mamy zresztą, będziemy w każdy obszar negocjacyjny będzie się pojawiał na tle poszczególnych osi, zaleciła nam, aby jak najmniej dawać jednostkom naukowym i postawić na przedsiębiorców i na innowacje i badania i rozwój u przedsiębiorców. Nie mogli zrozumieć przez długi czas, dlaczego chcemy doinwestowywać jeszcze w infrastrukturę badawczo-rozwojową, skoro w perspektywie 7-13 bardzo dużo w to Polska zainwestowała i trzeba wykorzystywać to, co zostało zrobione. Niemniej jednak zastosowaliśmy taki myk, w którym komisja ostatecznie odstąpiła od podziału narzucania nam alokacji, a właściwie jej ograniczania do 10% na jednostki naukowe. Odstąpili w ogóle od myślenia tą kategorią. Powiedzieliśmy, że będziemy duże wymogi dawać w stosunku do jednostek naukowo-badawczych, co spowoduje siłą rzeczy ograniczenie ich apetytów i uefektywnienie tej interwencji. Drugi typ operacji, jaki mamy w tym działaniu, już nie związany alokacyjnie, to jest około 45% alokacji przypadającej na oś priorytetową. To są badania i badania przemysłowe, rozwojowe, które będą musiały nastąpić u przedsiębiorców, czy to poprzez zakup istniejących, dostosowanie ich do warunków przedsiębiorstwa, czy także tworzenie zapleczy laboratoriów u przedsiębiorców. Szczerze powiem, mam obawy, czy Polska jest gotowa na tego rodzaju działania. Mam nadzieję, że Mazowsze, patrząc na to, jakim regionem jesteśmy, o czym pan marszałek mówi na początku, o czym wie Komisja Europejska, poradzi sobie z tym. Szczerze powiem, drżę o te województwa, które mają dużą alokację, także na te priorytety, bo tego Komisja pilnowała i jak oni sobie poradzą z wydaniem tych pieniędzy przy tych obwarowaniach. Natomiast no, w porównaniu do tej perspektywy musimy dużo więcej jakby zanimować, zadziałać interwencyjnie, aby beneficjenci połapali się w tym, jak wydawać te pieniądze. E-potencjał Mazowsza. No, tu dzielimy alokację z programem operacyjnym Polska Cyfrowa. Jakbyśmy spojrzeli na linię demarkacyjną, tam jest internet szerokopasmowy i budowanie tego internetu, linii i punktów dostępowych. Natomiast my postawimy na ostatni element, czyli na zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w czterech sektorach tak naprawdę. I to one są ustawione tak, jak mamy priorytety ustawione. Jakbyście Państwo zapoznali się z diagnozą naszego programu, to mamy tam upriorytetyzowane te obszary. Najbardziej i najważniejszy i najbardziej efektywny pod względem alokacji jest sektor zdrowia. Chodzi o dostosowanie warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych w związku z wymogami, które na nas narzuca ustawodawstwo europejskie, ale już krajowe. Chodzi o obieg dokumentacji związanej z pacjentem, za pacjentem, o możliwość wystawiania e-recepty, o możliwość realizacji jakichś zleceń, rejestracji przez internet. Dużo jest do zrobienia w tym temacie, jakieś doświadczenia mamy z perspektywy 7-13 jeszcze nieukończone, bo projekt systemowy, no, kluczowy, który realizujemy, jeszcze nie został zrealizowany ostatecznie, ale będzie to dobry pilotaż, dobre doświadczenie, patrząc na to, co ma się zadziać w nowej perspektywie. Następnie e-kultura, no, oczywiście wszystkie inwestycje zmierzające do tego, aby zwiększyć dostępność do zasobów kultury. Administracja, czyli działanie administracji poprzez internet do trzeciego poziomu dojrzałości, czyli do możliwości nawet i czwartego, czyli załatwienia sprawy zdalnie, bez konieczności odwiedzenia urzędu. I edukacja uczelnie, czyli e-dziekanat i możliwość także rejestracji studentów w uczelniach wyższych. Jeżeli chodzi o wskaźniki, to Państwo przy każdej osi macie jakby je zaznaczone, te najważniejsze. Oś priorytetowa trzecia to jest przedsiębiorczość, na którą Komisja Europejska kładzie duży nacisk i wymagania, które stawia, także są wyzwaniem na tę perspektywę. Cele do osiągnięcia, alokacja to jest 213 milionów euro, a cele do osiągnięcia, tu mamy trzy typy. Po pierwsze, musimy spowodować, aby otoczenie przedsiębiorców, o czym się mówi, jak się tylko słucha, czy radia, czy telewizji, no to o tym jest mowa, że przedsiębiorcom się ciężko funkcjonuje.
nie tylko w warunkach mazowieckich, ale w ogóle w warunkach polskich i trzeba robić wszystko, aby ułatwiać im funkcjonowanie. Jeżeli chodzi o nasze możliwości, jakie będzie ten program miał, to na pewno wsparcie instytucji otoczenia biznesu, które, jak to podkreślano na każdym spotkaniu z Komisją Europejską, to nie ma być wsparcie instytucji otoczenia biznesu, to ma być wsparcie spersonalizowane pod przedsiębiorcę, wyspecyfikowane pod przedsiębiorcę. To instytucja ma wiedzieć, czego oczekuje przedsiębiorca i na tę profesjonalizację usług tych instytucji będziemy udzielali wsparcia. To jest także zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Relacja importu do eksportu jest niekorzystna, to znaczy jest dwukrotnie wyższy import niż eksport, jeżeli chodzi o warunki mazowieckie. I Komisja zaleciła, zresztą sami to identyfikujemy w strategii, przemykają się takie zapisy, żeby tę relację odwracać, robić wszystko, aby tę relację odwracać i wspomagać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, szczególnie w Europie, ale także na świecie, o czym mówiła pani minister. No i oczywiście będziemy tutaj wspierać doradczo usługami polegającymi na stworzeniu strategii eksportowej dla przedsiębiorców, na co także myślę, że będą, patrząc na tę alokację, na priorytet, zadowalające środki. I ostatnie działanie w tym priorytecie to jest wsparcie bezpośrednie istniejących przedsiębiorstw w odróżnieniu do osi 8, którą za chwilę będę omawiać. Tu wspieramy nie tyle powstawanie, choć fazę inkubacyjną, fazę początkową tak, ale istniejące przedsiębiorstwa są naszym celem. I w istniejących przedsiębiorstwach będziemy starali się uzyskiwać efekt nowych bądź ulepszonych towarów i usług, które to spowodują, że te przedsiębiorstwa będą mogły wejść na inny poziom rozwojowy i tym samym polepszać konkurencyjność regionu Mazowsza. Jeżeli chodzi o obszar negocjacji z Komisją, jest takie działanie, które ukryliśmy w tym priorytecie. Było to działanie, które zakwalifikowaliśmy jako otoczenie, jako dla przedsiębiorców, to tereny inwestycyjne. Mimo to Komisja, ponieważ wszystkie regiony to zrobiły, bardzo skupiła się na tym działaniu. Ja wiem, że to jest działanie, które interesuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, bo cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem w perspektywie 7-13, obecne działanie 1-3. I tutaj no, długo trwały negocjacje, Komisja nie mogła zrozumieć pewne rzeczy albo nie chciała, natomiast ostatecznie no, nałożyła duże sankcje, w cudzysłowie, na ten obszar, co spowoduje trudniejsze, że ta interwencja będzie trudniejsza. Chodzi o to, że żeby zainwestować w teren inwestycyjny, jednostka samorządu terytorialnego musi wykazać, że w okolicy nie ma takich terenów inwestycyjnych, zadeklarować, że tereny inwestycyjne do końca okresu kwalifikowalności zostaną zapełnione w 100%, a dostęp duży, który jest naturalny, bo to jest przedsiębiorstwo duże, jeżeli się pojawia na terenie inwestycyjnym, to jest magnes, który przyciąga małe i średnie przedsiębiorstwa, co tłumaczyliśmy pieczołowicie komisji, ale ostatecznie, jeżeli takie przedsiębiorstwo znajdzie się na terenie, to pomniejszeniu będzie proporcjonalnie ulegało wsparcie udzielone w stosunku do wspartej infrastruktury. Jeżeli chodzi o gospodarkę niskoemisyjną, to tu po raz pierwszy odnajdziemy drogi lokalne, bo wiem, że one są jakby no, dzisiaj na wagę złota, jeżeli chodzi o regionalny program. Ale zacznę od pierwszych celów do osiągnięcia, jeżeli chodzi o ten priorytet. Zwiększony udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii, zresztą zgodny z wszystkimi wymogami postawionymi w strategii Europa 2020, w naszym krajowym programie reform i w dedykowanych strategiach i dokumentach programowych na poziomie krajowym. I Mazowsze ma tutaj dużo do zrobienia. Będziemy także inwestowali w wymianę czynników grzewczych na bardziej sprawne. Tu trwały no, w ostatniej chwili negocjacji trwały gorące dyskusje z Komisją. Komisja nie chciała, aby te czynniki grzewcze były wymieniane na przykład na piecyki węglowe i tego nam zabroniła. Natomiast na czynniki grzewcze, które związane są z, na przykład z biomasą bądź z innymi źródłami ciepła, to oczywiście mamy tutaj zapisy w programie, że jest taka możliwość. Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego oraz poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła.
To jest obszar, w którym pojawiają się drogi lokalne, o ile znajdą się w planach mobilności miejskiej bądź planach niskoemisyjnych, do których niestety beneficjenci są zobligowani do ich stworzenia. Trwają dyskusje, czy te plany powinny być oceniane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Aby ujednolicić pewne podejście, to Państwo pewnie będziecie informowani przez nas, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj mamy Parkuj i Jedź, mamy ścieżki rowerowe, ale o funkcji transportowej, a nie turystycznej. Oczywiście muszą też wynikać z tych planów, o których powiedziałam. Wymiana taboru czy komunikacji na taki, który jest niskoemisyjny. Wszystko ma zmierzać do tego, abyśmy osiągnęli mniejsze zużycie, mniejszą emisyjność i większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chodzi o obszar środowiska, jest to jeden z celów szczegółowych naszego programu. Oprócz celu innowacyjny rozwój, zrównoważony rozwój, a także wykorzystanie mazowieckiego rynku pracy poprzez Europejski Fundusz Społeczny, to też musimy dbać o środowisko. O tym pani minister wspomniała, że tutaj komisja wcale nie bagatelizowała tego obszaru. Jeżeli chodzi o efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom minimalizowanie ich skutków, to wymogła, aby wszystkie inwestycje, które mają być realizowane w perspektywie 14-20, wynikały na początku z masterplanów, a później z planów gospodarowania wodami w dorzeczach, Wisły i Odry odpowiednio, a także z planów minimalizowania ryzyk powodziowych. Te plany się tworzą, w związku z tym ta interwencja troszeczkę będzie odsunięta. Natomiast to nie jest... I mała retencja oczywiście tylko taka, która powoduje polepszanie warunków bytowych gatunków chronionych. Także tutaj duże ograniczenia i stosunkowo mniejsza alokacja. Bardzo takim newralgicznym obszarem był zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. Komisja w ogóle chciała nam tu wrzucić jeszcze dwa razy tyle pieniędzy, ale jak pokazaliśmy, co już udało się zrobić, to powiedzieli, że faktycznie nie ma to najmniejszego sensu, a ta alokacja została rozłożona na inne cele tematyczne tym samym. Ale generalnie chodzi o to, aby hierarchia zbierania odpadów i postępowania z nimi nie była odwrócona, tak jak dzisiaj się mówi, odwróconej piramidzie. Tylko żebyśmy postawili największy akcent i najwięcej działań na to, aby selektywnie zbierać, a później przetwarzać. Będą tu wspierane PSZOK-i, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale także RIPOK-i, czyli regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. O tym pan marszałek Raboszuk mówił. Ja chciałam przypomnieć, że kultury w ogóle nie było. Gdy się spojrzało na projekty rozporządzeń na początku wchodzenia w nową perspektywę, to było 2 lata temu, kultury w ogóle nie było, wsparcia instytucji kultury ani dziedzictwa kulturowego. No i oczywiście uruchomiły się głosy, które przekonały ostatecznie tych, którzy tworzyli ustawodawstwo i rozporządzenia, że kultura jest niezbędna. I nawet tutaj komisja właściwie nie miała żadnych uwag co do alokacji, którą przeznaczyliśmy. Ona jest adekwatna i odpowiednia do tego, na ile mogliśmy sobie pozwolić, patrząc na całą interwencję regionalnego programu. Tu mamy wsparcie dziedzictwa kulturowego osobno i instytucji kultury oddzielnie, aby wszystko po to, aby zwiększyć dostępność do tych zasobów. I ostatnie działanie, małe alokacyjnie, na którym bardzo zależało Komisji Europejskiej, odpowiednik priorytet, tutaj jest priorytet inwestycyjny 6D, tam jest 2 miliony euro, ale Komisja Europejska, jak ja tu się śmieję, zadbała o gatunki chronione i tutaj będziemy musieli zrobić inwestycje dotyczące ochrony warunków bytowych, gatunków chronionych, także plany związane z bioróżnorodnością, także chociaż 2 miliony tu mogliśmy poświęcić, aby w innych działaniach mieć jakąś przewagę negocjacyjną. Jeżeli chodzi o obszar negocjacji z Komisją Europejską, to jest takie małe działanie, które ujęliśmy w jednym z priorytetów inwestycyjnych, to jest wsparcie ochotniczych straży pożarnych. I była to jakby ogólna kośnie zgody między Polską a Unią Europejską, Komisją Europejską, która powiedziała, że w ogóle takiego wsparcia nie powinno być, że to jest zadanie gmin i jednostek straży, natomiast ostatecznie ustanowiła obwarowania, że 10% alokacji przewidzianej na
przeciwdziałaniom czy adaptacji do zmian klimatycznych. Może być. Skoro mamy w tym działaniu około 30 milionów euro, to 10% z tego udało się przeznaczyć na tego rodzaju inwestycje. Jakość życia, tak nazwaliśmy priorytet, w którym mamy rewitalizację i zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to jest około 116 milionów euro na jakość życia, w sensie zdrowie i na rewitalizację sumarycznie. Około połowy jest na zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to także komisja nie była chętna dofinansowywać inwestycji w zdrowiu. Jak się czyta zalecenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, to faktycznie no, obszar zdrowia nie jest ulubionym obszarem i mówi się w tych zaleceniach o tym, że najlepiej jakby odciążać opiekę ambulatoryjną, która dzisiaj funkcjonuje przy szpitalach i inwestować w tę opiekę przy POZ-ach, czyli podmiotach opieki, podstawowej opieki zdrowotnej. Nie wiem, na ile to się uda zrobić w warunkach polskich. Wiem, że w tym obszarze będziemy stawiać na ochronę zdrowia psychicznego, co jest zresztą zgodne z 5 kategoriami chorób, które mamy, które możemy w ogóle inwestować. Jeżeli chodzi o te POZ-y, to będziemy monitorowali, na ile w ogóle w ten typ interwencji pójść. Ważne jest, że przy zdrowiu Komisja Europejska mówi, aby inwestycje te wychodziły naprzeciw deficytom i potrzebom zdiagnozowanym w tak zwanych mapach potrzeb, za które odpowiada dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, które to mapy potrzeb będą przedkładane na komitecie sterującym, który będzie funkcjonował, on będzie złożony z przedstawicieli właściwie wszystkich stron i tam będzie się rozstrzygało, na jakiego rodzaju inwestycje będzie dofinansowanie możliwe do udzielenia w tak zwanych planach działania, które formatki są obecnie negocjowane i uzgadniane z regionami. Jeżeli chodzi o rewitalizację, to tutaj myślę, że podobne działanie do tego, które mieliśmy w perspektywie 7-13, także realizowane tam, gdzie mamy lokalne plany rewitalizacji. Jest tutaj duże wsparcie budżetu państwa, choć z drugiej strony w tym obszarze planujemy także udzielić instrumenty zwrotne, pożyczki, ale generalnie chodzi o ożywienie tych obszarów, w których mamy nagromadzenie czynników negatywnych, zarówno tych związanych z trendami demograficznymi, jak i tych, które wiążą się z negatywnymi funkcjami społeczno-gospodarczymi tych obszarów i wyprowadzenie ich ożywienie, także poprzez wprowadzenie przedsiębiorczości na te tereny. I ostatnie działanie, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, transport. W transporcie są dwa rodzaje inwestycji, jeżeli chodzi o transport drogowy i są inwestycje kolejowe. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to mamy wsparcie oczywiście dróg wojewódzkich, które łączą się z siecią TNT bądź z drogami krajowymi. Musi to być zapisane w planie transportowym, z którego będą wynikały te inwestycje i będą realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jeżeli chodzi o wsparcie dróg mniejszej kategorii, powiatowych i gminnych, takie wsparcie też jest przewidziane, ale oczywiście pod spełnieniem warunków wynikających z umowy partnerstwa. Alokacja, pan marszałek o tym mówił, około 34 milionów euro, 15% tego, co przeznaczamy na transport. I drogi powiatowe i gminne realizowane zgodnie z zapisami naszego programu, te, które wynikają z kontraktu terytorialnego bądź z regionalnych inwestycji terytorialnych, które jakby mamy zapisane jako wymiar terytorialny naszego programu. Jeżeli chodzi o kolej, to tak jak mówiłam na początku, kolei w ogóle nie mieliśmy i chcieliśmy przeznaczyć mniejszą alokację de facto na transport, ale z uwagi na to, że Komisja Europejska nie widziała Mazowsza czy regionalnego programu bez kolei, to w efekcie negocjacji zgodziliśmy się na to, że 135 milionów euro dla inwestycji kolejowych przeznaczymy i tu chodzi o zakup taboru, linie kolejowe, a także zaplecza, nad którym też trwały dyskusje gorące, ale ostatecznie komisja zgodziła się, że zaplecza do modernizacji taboru także będziemy mogli realizować pod pewnymi warunkami. I wchodzimy w Europejski Fundusz Społeczny. Tak jak pan marszałek powiedział,
obecnej perspektywie Zarząd Województwa staje się instytucją zarządzającą dla interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I to się wiąże też z tym, co pani minister mówiła, że przekazano większą ilość środków na poziom regionalny z uwagi na to, że te interwencje przeszły do dyspozycji zarządów województw. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to ważne jest to, że interwencje w tym priorytecie, w tej osi będą dedykowane tylko i wyłącznie osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niskimi kwalifikacjami, kobietom, osobom z niepełnosprawnościami. Tylko te osoby będą mogły być objęte interwencją i liczyć na podniesienie kwalifikacji bądź zmianę kwalifikacji zawodowych, ale także założenie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o powrót do aktywności zawodowej, no, głównie mamy tu na myśli kobiety, choć nie tylko, powracające z urlopu wychowawczego, to tutaj będziemy realizowali inwestycje wsparcia nowych miejsc bądź powstawania dodatkowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, co jeżeli mówimy o formach zinstytucjonalizowanych i w formach nieinstytucjonalnych, zatrudnienie dziennego opiekuna i zatrudnienie niani. To jest też kwestia radzenia sobie z szarą strefą, ale także wynikające zapisy z Krajowego Programu Reform mówią o tym, żeby ustrukturalizować i zalegalizować te procesy, które się dzieją, a być może pobudzić jeszcze dodatkowe tutaj osoby do zatrudniania. Jeżeli chodzi o włączenie społeczne i ubóstwo, to tutaj mamy z jednej strony dbanie o to, aby osoby, które są nieaktywne zawodowo i nieaktywne społecznie, aby je aktywizować. Najpierw społecznie, później zawodowo. Będą tworzone indywidualne plany działania dla takich osób, aby to wsparcie było dedykowane, było odpowiednie, adekwatne dla nich i te osoby mają w efekcie wychodzić z ubóstwa. Jeżeli chodzi o wsparcie osób wykluczonych czy nieradzących sobie z dysfunkcjami, na przykład rodzin wielodzietnych, to też tutaj mamy interwencję, która zresztą podobała się komisji, bo ona wprost wychodzi naprzeciw zaleceniom Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. I zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej poprzez programy dla dzieciaków, rehabilitacji dla młodzieży, wad rozwojowych słuchu, mowy, oczu, programy wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy. To jest nasza regionalna choroba zdiagnozowana oprócz tych, o których mówiłam w policy paper. I wsparcie deinstytucjonalizacji, czyli to, na co komisja kładzie nacisk, to znaczy nie wspieranie podmiotów, tylko wspieranie mechanizmów i odciążanie osób, które opiekują się osobami zależnymi, niepełnosprawnymi czy starszymi, odciążanie ich, aby powracały na rynek pracy. Mamy także działanie dedykowane zatrudnieniu w podmiotach ekonomii społecznej. To będzie kompleksowo w ogóle potraktowane podmioty ekonomii społecznej poprzez wsparcie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które będą na lepszym poziomie, będą miały lepsze kompetencje, będą w większym stopniu radziły sobie z ekonomią społeczną, na Mazowszu także, będą akredytowane, ale także będzie to wspieranie stricte podmiotów ekonomii społecznej i komisja prosiła tutaj, aby zwrócić uwagę na powstawanie nowych miejsc pracy w tychże podmiotach. Nie tyle zakładanie nowych, co powstawanie nowych miejsc pracy. Jeżeli chodzi o edukację, ostatni priorytet merytoryczny w naszym programie, bo jeszcze jest pomoc techniczna, której nie omówię dzisiaj, to jest oś priorytetowa 10, 161 milionów euro. I tutaj mamy szeroką gamę interwencji i dość dużą ilość środków. Jeżeli chodzi o wsparcie uczniów, to jeżeli chodzi o szkolnictwo ogólne, to chcemy stawiać na wsparcie kompetencji kluczowych. Mam tu na myśli języki, nauki przyrodniczo-matematyczne i zdolności ICT. Będziemy także stawiali na eksperymentalne nauczanie, czyli pracę indywidualną ze zdolnymi uczniami. Mamy zamiar tworzyć miejsca przedszkolne. Zresztą taki jest zapis w Krajowym Programie Reform naszym, zaktualizowanym niedawno, że do 1 września 2017 roku wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat znajdą miejsce w punktach przedszkolnych czy przedszkolach, czyli znowu w formie zinstytucjonalizowanej bądź nie.
a tym samym spowoduje to z jednej strony lepszy standing tych ludzi. Później mówi się o tym, są badania, że jak się zaczyna tą edukację przedszkolną, to dobrze działa w dalszej karierze tego człowieka, a z drugiej strony spowodują umożliwienie powrotu do pracy osobom, które się nimi opiekują, przeważnie kobiet. Jeżeli chodzi o wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, no to jest coś takiego, co mówi się o tym, to jakby w Komisji Europejskiej się zaczęło, u nas się zaczyna o tym mówić, że tak naprawdę nikt nie może z nas być pewien swoich kompetencji, że raz na zawsze są, tylko musimy cały czas dostosować te kompetencje do zmieniających się okoliczności na rynku pracy. Musimy się szkolić, musimy podnosić kwalifikacje, nabywać nowe, tak aby odpowiadać na wyzwania gospodarki i zmieniającego się rynku pracy. Jeżeli chodzi o podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych, to stawiamy tutaj, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, na dwie kluczowe z ośmiu, o których się mówi, mówiąc o społeczeństwie czy gospodarce opartej na wiedzy. To jest ICT, języki obce, choć szczerze powiem, mam wątpliwości, czy dla właśnie osób dorosłych to jest dobre rozwiązanie, uczenie języków. Może kompetencje cyfrowe, może bardziej. Jeżeli chodzi o zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego, no tu mieliśmy takie zagadnienie negocjacyjne, że Komisja chciała Europejska w ogóle zrezygnować z doposażenia szkół zawodowych. My stawialiśmy na to i ostatecznie zgodzili się na 20% dla całej osi środków, że możemy dedykować na doposażenie szkół zawodowych w sprzęt, w maszyny, które będą ujakościowiały pracę z uczniem. Mamy tutaj staże i praktyki i na to stawia Komisja Europejska uczniów szkół zawodowych w podmiotach prywatnych. Wpływ przedsiębiorców na programy szkół zawodowych. Mamy także tutaj wsparcie nauczycieli, którzy uczą w szkołach zawodowych, tak aby no, mieli większe, wyższe kompetencje. I właściwie, jeżeli chodzi o nasz program, to te 350 stron już omówiłam. Dziękuję Państwu za cierpliwość, a teraz jeszcze dwa słowa takich informacji, które myślę, że dzisiaj jest taki dobry moment na rozstrzygnięcie, na rozwianie pewnych wątpliwości czy obaw. Mówiło się dużo o tym, że instrumenty zwrotne będą królowały, będą taką osią, na której oprzemy nową perspektywę. Jak Państwo widzicie, kwotowo niewiele odbiegamy od tego, co dedykowaliśmy w instrumentach zwrotnych w perspektywie 7-13. 328 milionów złotych. W perspektywie 14-20 planujemy przeznaczyć no bez mała 100 milionów euro. Tak nam wyszło w badaniu ex ante i nie zamierzamy ulepszać tego, co ewaluatorzy uczynili, choć jest plan Junckera, który mówi, że warto dokładać, inwestować i w mechanizmy rewolwingowe, bo one powodują stały obrót pieniądza i możliwość realizowania dodatkowych inwestycji. Gdybyśmy spojrzeli procentowo, no to oczywiście procent się zwiększy udziału tych instrumentów zwrotnych w IDE dotacje. Skoczył na 6,3 punkta procentowego z prostej przyczyny. Punkt odniesienia, czyli alokacja, którą posiadamy, jest mniejszy. Mamy, tak jak pan marszałek powiedział, mieliśmy 2,9 miliarda euro, a dzisiaj mamy 2,89 miliarda euro. Jeżeli chodzi o obszary, w których planujemy zastosować instrumenty zwrotne, no to oczywiście to się przejawiało w negocjacjach, w rozmowach z Komisją. Nawet w niektórych osiach mamy zapisane w programie, jak sobie ostatnio jeszcze przejrzałam. W działaniu poświęconym przedsiębiorcom, tam gdzie będzie mała zawodność rynku, tam gdzie będą sobie dobrze radzić, nie będą ryzykowne przedsięwzięcia, oczywiście połowa alokacji planujemy. Taki jest plan, założyliśmy tak, przeznaczyć na inżynierię finansową. Tam, gdzie mamy wsparcie powstawania energii, dystrybucji i powstawania, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 25 milionów złotych, myślę, że mała kwota relatywnie. I w działaniu wspierania efektywności energetycznej, chodzi o termomodernizację budynków użyteczności publicznej i wspólnych części mieszkalnictwa, także 58 milionów złotych, myślę, że relatywnie niewielka kwota. I w działaniu
rewitalizacyjnym, o czym Państwu mówiłam. Z jednej strony, ponieważ jest Narodowy Plan Rewitalizacji, bardzo postawiono na ten obszar, na wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych, to z jednej strony mamy, wyszło nam, że powinniśmy dawać inżynierię finansową, a z drugiej dla tych beneficjentów, którzy będą potrzebowali takiego wsparcia, będziemy dokładać do wkładu własnego budżet państwa, który mamy tutaj dedykowany w dość dużej relatywnie wysokości. I gdybyśmy chcieli podsumować to, co mówiłam, tą logikę interwencji, co my chcemy, co my mamy osiągnąć w 2020 roku, patrząc na to, jaki jest temat dzisiejszej konferencji, o czym mówił pan marszałek, jeden, drugi, pan dyrektor, chcemy osiągnąć rozwój jako Mazowsze, jeszcze wyższy i osiągniemy to poprzez wzrost zatrudnienia. Gdybyśmy prześledzili osie, to wzrost zatrudnienia praktycznie jest zawinkulowany, dedykowany w każdej osi, no z małymi wyjątkami. Nawet tam, gdzie mówimy o powstawaniu żłobków czy przedszkoli, zawsze na końcu mamy na myśli zatrudnienie osób. W Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, jeżeli mówimy o lepszych przekładaniu się badań przemysłowych czy rozwojowych na gospodarkę, to mówimy o tym, że dzięki temu będziemy mieli większe PKB i dzięki temu będzie można tworzyć dodatkowe miejsca pracy. Drugim obszarem to jest poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. No, stosunkowo są niskie nakłady, szczególnie przedsiębiorców na badania i rozwój. Strukturalnie wygląda to nie za dobrze, o czym mówiła pani minister. Mazowsze na tle innych województw czy krajów wygląda relatywnie bardzo dobrze, ale wiadomo, że to my będziemy ciągnęli ten wskaźnik, który mamy ustanowiony w Krajowym Programie Reform, który ma wykonywać zalecenia czy cele Europy 2020, to Mazowsze będzie ciągnęło ten wskaźnik, więc im większe osiągnie, tym lepiej dla wszystkich. Mamy tę świadomość, że tutaj to my będziemy już nie dla siebie działać, ale na rzecz kraju członkowskiego, z którym się ewidentnie identyfikujemy. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to jest cel, o którym pan marszałek mówił i tutaj jest to w interesie środowiskowym. Podniesienie poziomu wykształcenia to też jest cel Europy 2020. 30 lat do 34 mamy osiągnąć wskaźnik 40% osób, które posiadają wykształcenie wyższe i będziemy do tego zmierzać. Wspieranie włączenia społecznego, o tym już mówiłam. 20 milionów osób jest jakby objętych programem wyjścia z ubóstwa w skali Europy. Nasz kraj ma 1,5 miliona, Mazowsze ma około 150 tysięcy, więc musimy na te liczby pracować. Myślę, że dzięki Państwu i temu programowi uda się to w 100%. Czego nie znajdziemy w regionalnym programie? O tym trochę mówi pan marszałek Raboszuk. Inwestycji wodno-kanalizacyjnych, one znajdą się, tak jak powiedziałam, tylko dla Mazowszan jest obniżona linia demarkacyjna do 2000 RLM-ów. Wszystkie inne regiony mają 9999 tysięcy RLM-ów, więc te inwestycje znajdziemy w POIŚ-u, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Turystyka, na turystykę, którą dzisiaj mieliśmy dedykowane działanie, trzeba patrzeć przez pryzmat myśli przedsiębiorczości, może rewitalizacji i w ostateczności kultury. Jeżeli chodzi o lotniska, no to wsparcie lotnisk dedykowane, które mieliśmy w tej perspektywie, nie nastąpi. Komisja nie przewidziała takiego wsparcia. Można myśleć pod kątem przedsiębiorczości bądź kwestii niskoemisyjnych czy odnawialnych źródeł energii. Internet szerokopasmowy, ta interwencja w całości przeniosła się na poziom programu, o którym pani minister mówiła, że on jest jedynym, nowym w skali Europy, program operacyjny Polska Cyfrowa. Tam trzeba tego szukać. I jeżeli chodzi o kubaturę, ona jest tu tak wrzucona jak taki niepasujący element, ale gdzieś ją musieliśmy ująć, kubatura generalnie powodowała duże obciążenia kosztowe w interwencjach, w alokacjach i wszystkie programy, jak się czyta umowę partnerstwa, w ogóle przebija to. W tych interwencjach, w których beneficjenci mieliby ochotę robić inwestycje, inwestować w kubaturę, niestety zostało to bardzo ograniczone, także na przykład w instytucjach otoczenia biznesu i wyjątkowo ona jest przewidziana w naszym programie, aczkolwiek już takich inwestycji, jak robiliśmy w 7-13, nie będzie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, proszę o autograf.
Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. A na scenę zapraszam pana Mariusza Frankowskiego, dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Powiem tylko, panie dyrektorze, że pani dyrektor zajęła cały pana czas już. Dzień dobry jeszcze raz państwu. Było o wizji, było o tym, ile mamy pieniędzy, poziomu strategicznego krajowego, było o różnicach albo porównaniu dwóch okresów programowania. Ja będę mówił o tym konkretach teraz, czyli przechodzimy do tego, co będziemy robić w najbliższym okresie czasu, czyli jaki będzie główny plan, harmonogram, jak chcemy to robić, gdzie państwo znajdą informacje, od czego zaczynamy, dlaczego od tego zaczynamy, a nie od czegoś innego i jak będziemy państwa prowadzić tym razem przez proces wdrażania i oceny projektów, podpisania umów i rozliczenia. To, panie dyrektor, już przewijało się przez wszystkie prezentacje, więc tylko bardzo krótko przelecę jeszcze raz przez te wszystkie elementy. Transport najwięcej ułożony jest chronologicznie od tego, gdzie mamy najwięcej pieniędzy, do tego, gdzie mamy pieniędzy najmniej. Transport, gospodarka niskoemisyjna, badania, rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość, przeciwdziałanie wykluczeniu, edukacja, e-potencjał, rynek pracy, jakość życia i na końcu przyjazność dla środowiska, czyli powtórzenie w skrócie wszystkich priorytetów, które mamy z przypisaniem środków finansowych, 2,08 miliarda euro na cały regionalny program. O tym też już była mowa, więc krótko, zintegrowane inwestycje terytorialne i regionalne inwestycje terytorialne, czyli nowa rzecz w tym okresie programowania z przypisaniem i alokacją kwot finansowych. Na czym się koncentrujemy? Kompleksowe projekty, współpraca samorządów, strategia ZIT, strategia RIT, odrębne nabory wniosków w każdym z tych zakresów. W ogóle jak państwo prześledzicie i spojrzycie na program, dzisiaj nie ma jeszcze kryteriów, ale jak będziecie patrzeć na to, co dzisiaj już jest zapisane w programie, to we wszystkich priorytetach przewija się jako główne hasło partnerstwo i współpraca. Projekty realizowane w partnerstwie, projekty realizowane we współpracy będą preferowane do dofinansowania i mówimy o partnerstwach i współpracy na wszelkich poziomach. I pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu, i pomiędzy jednostkami samorządu, organizacjami pozarządowymi, i pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i biznesem, czy jednostkami naukowymi i biznesem, w zależności od obszaru. I tak będzie się przewijać, i to przewija się, proszę państwa, przez cały program, to podkreślam, na to zwracam uwagę. Za chwilę, jak przejdziemy do kwestii dotyczących kryteriów oceny i naboru, kryteriów oceny wniosków, to będą elementy, które będą w szczególności punktowane. Kto jest kim? To dla państwa przypomnienia, tu się nic nie zmieniło. Zarząd województwa jest instytucją zarządzającą, w imieniu którego działa Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskie, a więc pani dyrektor Agnieszka Rypińska. I mamy następujące instytucje pośredniczące. Mazowiecka jednostka, oś od 1 do 7 i oś 9 i 10, czyli wszystkie osie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dwie osie Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzki Urząd Pracy w priorytecie 8 czy w osi priorytetowej 8 związanej z rynkiem pracy i w zakresie porozumienia ZIT, WOW, tutaj Miasto Stołeczne Warszawa, w zasadzie porozumienie wszystkich jednostek z warszawskiego obszaru funkcjonalnego. Pierwsza rzecz, zaczynając od wdrażania, to co jest istotne i to czym państwo powinniście pamiętać. To jest istotna zmiana, która jest wprowadzona ustawowo. Co roku harmonogram naboru wniosków będzie przyjmowany do 30 listopada każdego roku na następny rok. To jest istotna informacja, która będzie co roku podawana, tak żeby wszyscy mogli się do tych nowych naborów wniosków przygotować. Zmiana tego harmonogramu naboru będzie możliwa tylko na 3 miesiące wcześniej. Czyli tak jak teraz, żeby zmienić harmonogram naboru, który właśnie wczoraj zarząd przyjął, na przykład na czwarty kwartał, możemy to zrobić tylko do końca drugiego kwartału. To jest istotna o tyle informacja, że rzeczywiście pozwala państwu na pewne planowanie tego swoich zamierzeń inwestycyjnych, rozłożenie sobie i zarówno środków finansowych, jak i też samego przygotowania projektów, czasami niełatwych, szczególnie w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli twardych inwestycji w czasie. Ogłoszenia o konkursach na 30 dni przed naborem wniosków.
na 30 dni przed odbiorem wniosków będą pojawiały się na stronach regulaminy i zasady, według których będziemy te wnioski oceniać. Dodatkowo będziemy mieli powtórzenie pewne, czyli to, co było w tym okresie programowania i wydaje mi się, że doskonale się sprawdziło, więc tak zwane ramy wniosków, które już wcześniej będą określały to, na co będzie można dostać pieniądze, czyli jakie typy projektów będziemy finansować, z jakim poziomem finansowania, jakie ograniczenia wsparcia będziemy mieli. W tych naborach, które są planowane, przyjęte w tym harmonogramie wniosków na trzeci i czwarty kwartał 2015 roku planujemy przeznaczyć 215 milionów euro. Na nabory ogólne będzie to 87 milionów, na nabory w ramach ZIT-u to kwota 66 milionów euro i naboru w ramach RIT-u, czyli Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, kwota 61 milionów euro. No i przechodząc do tego, od czego zaczynamy. Dlaczego taka konstrukcja? Pierwsza rzecz najistotniejsza dla wszystkich związanych, czy dla przedsiębiorców, instytucji naukowych, w trzecim kwartale, w zasadzie w czwartym kwartale, poza jednym działaniem, nie będzie konkursów dotyczących przedsiębiorców, przynajmniej na tym etapie dzisiaj. Dlaczego tak zdecydowaliśmy? Z bardzo prostego powodu. Stan przygotowania rozporządzeń pomocowych w zakresie pomocy publicznej, o czym pani dyrektor wspomniała, pokazując mapę pomocy inwestycyjnej, jest dzisiaj na takim etapie, że byłoby dużym nieodpowiedzialnością i ryzykiem ogłaszanie naborów wniosków dla przedsiębiorców, nie znając dokładnie tych zasad. W związku z tym czekamy na rozporządzenia pomocowe. Zresztą ten okres programowania pod kątem rozporządzeń pomocowych będzie obfitował w ogóle w dużą ilość rozporządzeń pomocowych, które będziemy musieli stosować. Również często w przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego niestety trzeba będzie coraz bardziej przyglądać się kwestii dochodowości projektów i kwestii pomocy publicznej. Zaczynamy w trzecim kwartale w naborach ogólnych, czyli kierowanych do wszystkich, od e-usług, wsparcia elektronicznej administracji, e-zdrowia, 28 milionów euro, to jest 31% alokacji, którą mamy na cały okres programowania. Ten ostatnia część, tabelka pokazuje kwotę alokacji, którą mamy na cały okres programowania. Ona też będzie Państwu sugerować, czy to jest jedyny nabór, który planujemy w tym okresie programowania, czy jeszcze będą jakieś inne nabory. 28 milionów euro, około 31% alokacji. Kwestia zmiany klimatu, a więc 100% alokacji na wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych, to już też w trzecim kwartale. Aktywizacja społeczna, zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szczególnie wsparcie rodzin wielodzietnych i ubogich rodzin z dziećmi, to jest 3,2 miliona euro, 100% alokacji, jedyny konkurs, który planujemy w tym okresie programowania. Ekonomia społeczna. Tutaj ze względu na dość specyficzne wsparcie dla instytucji ekonomii społecznej, ze względu na wsparcie tylko dla ośrodków akredytowanych, podzieliliśmy sobie alokację na pół. Pierwsze konkursy w trzecim kwartale będą dedykowane na tworzenie miejsc pracy w tym sektorze ekonomii społecznej, świadczenie usług wspierających ekonomię społeczną. I będą to projekty trzyletnie, tak żeby objąć, czyli od 1 stycznia 2016 roku do końca roku 2018. Następnie będzie po kolejnej akredytacji kolejny konkurs również dla tych ośrodków, które będą akredytowane dla wsparcia ekonomii społecznej. W nawiasach macie Państwo odniesienia do priorytetów inwestycyjnych, żeby łatwiej było się to odnaleźć również w dokumentach programowych. Nabory ogólne w trzecim kwartale, edukacja przedszkolna, myślę, że to dość istotna też informacja, zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, kwota 2,2 miliona euro, około 14% całości alokacji, kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych, a więc wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych, też 14,3% całej alokacji, którą mamy na okres programowania 14-20, 1,8 miliona euro. Tutaj decyzja o przeznaczeniu takiej, a nie innej alokacji wynika z tego, że na przestrzeni tak długiego okresu programowania kwestie dotyczące dostępności edukacji być może będą się zmieniać i należy tą alokację proporcjonalnie przynajmniej starać się rozkładać na cały okres programowania. Proszę też mieć na względzie to, że te kwoty, które dzisiaj są zatwierdzone, orientacyjne kwoty dofinansowania, w przypadku znacznej ilości projektów
one mogą ulec zwiększeniu. Znaczy na pewno alokacja przeznaczona na konkurs nie ulegnie zmniejszeniu, ale zawsze decyzją zarządu województwa ta kwota może ulec zwiększeniu. Dotyczy to wszystkich alokacji, które są, które dzisiaj pokazuję, które będą przeznaczane na te nabory wniosków. I na tym kończymy w trzecim kwartale. To są wszystkie konkursy, które są przewidziane na trzeci kwartał. Mówiąc o trzecim kwartale, mówimy tutaj raczej o okresie września, aniżeli okresie wakacyjnym. Myślę, że ze zrozumiałych też dla wszystkich powodów. Czasu jednak do wakacji jest niedużo, do września będzie wystarczająco, aby spokojnie w tych obszarach można było się do tych naborów wniosków przygotować. Czwarty kwartał. W czwartym kwartale jest jedno działanie, które przewidujemy, wsparcie dla przedsiębiorców. Ono jest akurat pozbawione pomocy publicznej. To są bony na projekty badawczo-rozwojowe, które będą udzielane dla przedsiębiorców w kwocie prawdopodobnie do 50 tysięcy euro, około 1/3 tej alokacji, którą mamy na cały okres programowania, w kwocie 5 milionów euro będzie przeznaczona na to działanie. Myślę, że istotne działanie z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, a więc termomodernizacja. Efektywność energetyczna, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, kwota 14 milionów euro, 30% alokacji, którą mamy w tym zakresie na cały okres programowania. Myślę, że jednocześnie, biorąc pod uwagę, że to jest czwarty kwartał, jest to czas wystarczający do tego, żeby w odpowiedni sposób też wnioski przygotować. My sukcesywnie będziemy przyjmować zarówno części dotyczące poszczególne części uszczegółowienia programu, jak również kryteria oceny projektów. 11 maja będzie pierwszy komitet monitorujący regionalny program, na którym będziemy otwierać ten komitet monitorujący, przyjmować część kryteriów w zakresie przede wszystkim rynku pracy, o czym będzie mówił pan dyrektor Sierac. Następnie te komitety monitorujące będziemy odbywać sukcesywnie w miarę przygotowywania się do kolejnych konkursów i zatwierdzania kolejnych kryteriów oceny wniosków. Efektywność energetyczna, kolejny konkurs zmiany klimatu, a więc systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. Całość alokacji w kwocie 5 milionów euro będzie przeznaczona na ten konkurs. I dwa konkursy w zakresie ochrony bioróżnorodności. Pierwszy, niewielki, 200 tysięcy euro, opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo. Drugi, troszeczkę większy, kwota 1 600 000 euro, budowa, modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk, ochrona in situ i ex situ i kwestie dotyczące projektów ograniczających negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujących lokalne zasoby przyrodnicze. Następnie projekty czy konkursy, które dotyczą Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu aktywizacji zawodowej, to jest obszar pana dyrektora Sieradza. W swojej prezentacji będzie coś więcej w stanie państwu powiedzieć na temat konkursu, który jest planowany na czwarty kwartał. Kolejny konkurs, zwiększenie dostępności usług społecznych, czyli obszar społeczny i następnie obszary edukacyjne, a więc edukacja ogólna, gdzie mówimy o wsparciu kształcenia ogólnego i wsparciu rozwoju zawodowego nauczycieli. W ramach jednego konkursu kompleksowych zakładamy projektów i kompetencje kluczowe osób dorosłych, a więc podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie tego, o czym pani dyrektor wspomniała, co do którego ma wątpliwości, a więc w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych. Kończymy czwarty kwartał konkursami również z obszaru edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego uczniów. Tu są planowane trzy konkursy w sensie modernizacji oferty kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu i modernizacji oferty kształcenia zawodowego. Jak państwo widzicie, częściowe tylko alokacje przeznaczone na te konkursy, które zamierzam ogłosić w czwartym kwartale. Konkursy, które są w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które planujemy. Oczywiście dotyczy to tylko tych gmin, które znajdują się w ramach ZIT-u, o których już dzisiaj była mowa.
Rozwój MŚP, tutaj chcemy postawić na, w pierwszej kolejności na rozwój terenów, czy uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych dla nadania nowych funkcji, czyli priorytet trzeci. No i dwa konkursy dotyczące mobilności miejskiej. Tutaj kwestie parkingu w parku Jedź i ścieżki infrastruktury rowerowej i edukacja ogólna, a więc wsparcie kształcenia ogólnego. Cztery konkursy w ramach SIT-u w czwartym kwartale, dedykowane tylko dla tych podmiotów, które znajdują się w ramach ZIT-u. I ostatni element, myślę, że z punktu widzenia wszystkich, którzy są poza ZIT-em, a więc w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych, e-usługi dla Mazowsza, ale bardzo ograniczone tylko do obszaru e-zdrowia, rozwój MŚP, czyli po raz również konkurs w zakresie uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych i ostatni transport drogowy tylko dla obszaru RIT-u, a więc budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych i tylko w obszarach osi problemowych z dosyć dużą alokacją i całościową alokacją, które zamierzamy, tutaj nie chcemy czekać, całościowa alokacja chcemy przeznaczyć od razu 100%, a więc prawie 35 milionów euro na realizację projektów drogowych. Nie odpowiem Państwu dzisiaj na pytanie oczywiście o poziom wsparcia finansowego dla dróg regionalnych i dróg przewidzianych, dróg lokalnych. Wiadomo, że to wsparcie jest na poziomie 80% maksymalnie, bo to wynika wprost z programu. Natomiast pozostaje kwestią zastanowienia się i to pytanie pozostawiam dla Państwa też otwarte, czy finansować te projekty w 80%, czy sfinansować je większą ich ilość, ale przy niższym poziomie wsparcia, na przykład 60%, co pozwala nam na sfinansowanie większej ilości tego rodzaju dróg. Odnosząc trochę to do poprzedniego okresu programowania, doskonale ci z Państwa, którzy realizowali projekty, pamiętają konkursy, które były przeprowadzane w zakresie dróg powiatowych, gdzie właśnie do pewnego konsensusu wtedy pomiędzy drogami powiatowymi doszło. Należy, wydaje mi się, zastanowić się, czy rzeczywiście ten konkurs ogłaszać przy pełnym 80% wsparciu, a jeżeli nie przy pełnym, to jakich kryteriów co do wsparcia albo poziomu wsparcia należałoby użyć. Mamy jeszcze trochę czasu, myślę, że warto się nad tym zastanowić, z tym pytaniem otwartym Państwa zostawiam. Jeżeli będą propozycje, oczywiście na pewno członkowie zarządu i cały zarząd, jak również Mazowiecka jednostka, z chęcią takich propozycji posłuchamy. Będzie też możliwość rozmowy na ten temat na najbliższym komitecie monitorującym. I proszę Państwa, w ten sposób przeszliśmy przez harmonogram naborów. Harmonogram naborów jest dostępny oczywiście na naszej stronie internetowej. Jak wspomniałem, wczoraj został zatwierdzony przez zarząd, jest dostępny na naszej stronie internetowej. On jest w wersji troszeczkę rozszerzonej, czyli obejmuje typy projektów i wskazuje konkretnych również beneficjentów i przypisuje alokację finansową. Teraz przechodząc już do oceny wniosków. Mamy jeden system oceny wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Mówiąc o jednym systemie, mam na myśli, że będzie jedna komisja oceny projektów. Ekspertów zamierzamy powoływać w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Będą ogłoszone nabory dotyczące ekspertów, którzy zamierzają oceniać wnioski. Oczywiście nie unikniemy ze względu na różne wytyczne, różnych kryteriów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Te fundusze są tak różne i tak dzielą różnym, mają różnych adresatów i różne wspierają różne typy projektów, że rozdział na kryteria musi nastąpić. Zapewne będziemy kontynuować system oceny oparty o oceny wykonalności, które były w tym okresie programowania. Nie będziemy kontynuować systemu opartego o tak zwaną preselekcję. Myślę, że doświadczenia z poprzedniego okresu akurat w tym aspekcie są dość negatywne. Brak oceny strategicznej z wyłączeniem projektów w ramach RIT-ów ze względu na konieczność oceny strategii RIT-owskich. Zwiększenie zaangażowania pracowników instytucji pośredniczących do oceny projektów. Wszędzie tam, gdzie możemy wykorzystać pracowników w zakresie kryteriów, które są proste do oceny, które mają charakter zobiektywizowany,
a nie subiektywny, nie wymagają specjalistycznej wiedzy eksperckiej. Będziemy starali się wykorzystywać pracowników, szczególnie w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego. Te doświadczenia mamy już z końcówki tego okresu oprogramowania, że pracownicy są na tyle doświadczeni, że z powodzeniem w tych kryteriach zobiektywizowanych oceniają dobrze projekty. Ocena panelowa będzie dotyczyć wybranych konkursów. Raczej będziemy stosować w większości konkursów, gdzie zakładana będzie duża ilość wniosków, standardową ocenę. Ocena panelowa będzie dotyczyć raczej konkursów, które będą w obszarze B+R-u czy przedsiębiorczości, dedykowanych przy raczej zakładanym niewielkiej ilości wniosków, tak żeby można było je w miarę szybko ocenić. Pomoc publiczna w tym zakresie się nic nie zmienia w stosunku do tego, co było. Ocena będzie następowała na etapie oceny wniosku, jak również przed podpisaniem umowy. Ten system, który mamy, wydaje nam się, że dobrze się sprawdził i zabezpieczył nas przed ewentualnymi nieprawidłowościami w zakresie chociażby oceny wielkości przedsiębiorstwa. System informatyczny, myślę, że to też może Państwa zainteresować, to jest istotny element. Będziemy korzystać z dwóch systemów. Pierwszy system będzie lokalnym systemem informatycznym stworzonym na poziomie mazowieckiej jednostki, dostępnym dla wszystkich instytucji, które będą zaangażowane w system. I on będzie funkcjonował od momentu naboru wniosków, a więc poprzez sam generator, całą ocenę wniosków na poziomie zarówno formalnym, jak i merytorycznym do podpisania umowy. Od momentu podpisania umowy przechodzimy na system krajowy, który będzie funkcjonował również na poziomie programów krajowych. Państwo i tak z systemu krajowego będziecie korzystać, więc siłą rzeczy wydało nam się niekonieczne tworzenie całego systemu na naszym poziomie, tylko skorzystanie z rozwiązań, które zaproponowało nam Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. To pierwszy istotny element. Usprawnienia procesu aplikowania i realizacji projektów mamy przede wszystkim na myśli kwestię formy złożenia wniosku, a więc wszystko będziemy starali się robić w obszarze składania wniosków w formie elektronicznej, ograniczanie załączników do minimum, żadnych dużych załączników w postaci dokumentacji technicznej. Jeżeli ona nie będzie niezbędna, a nie będzie na pewno na etapie oceny podstawowej niezbędna, tylko w przypadku, jeżeli będzie ona wymagalna przez eksperta do jakiejś szczegółowej oceny. W związku z czym wszystko włącznie ze studiami wykonalności, biznesplanami, załącznikami w postaci oświadczeń, przechodzimy raczej na oświadczenia niż zaświadczenia, będzie można składać w systemie elektronicznym. Ocena będzie się w ten sposób odbywać. Komunikacja też jest zakładana tylko i wyłącznie przez system elektroniczny. Oczywiście, jeżeli Państwo będziecie mieli chęć i ochotę złożyć w formie papierowej, to jak najbardziej będzie to również możliwe. I ostatnie, już kończąc, ostatnie elementy, strategia komunikacji RPO, która została właśnie przyjęta przez zarząd, przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Macie Państwo dzisiaj taki początek, krótką broszurę na temat tego, jak wygląda regionalny program z najważniejszymi elementami, które powinniście Państwo na tym etapie przed przyjęciem dokumentów szczegółowych wiedzieć. Beneficjenci, liderzy zmian, oczywiście kompleksowe podejście, działanie informacyjno-promocyjne, koncentracja na jakości obsługi beneficjentów, większe zaangażowanie partnerów gospodarczych w komunikację. Mam na myśli również chociażby organizowanie wspólnie spotkań, warsztatów, konferencji. Zresztą już dzisiaj mobilne punkty informacyjne czy punkty mazowieckiej jednostki, które są w poszczególnych częściach województwa, z chęcią organizują tego rodzaju spotkania i udzielają informacji na temat nowego okresu programowania. Dodatkowo oczywiście zaraz powiem, przejdę też na końcu do nowej strony internetowej. Strona internetowa, kampanie informacyjne szerokiego zasięgu i nawiązywanie partnerstw merytorycznych. Kampania otwarcia. Dzisiaj zaczynamy tą konferencją jako pierwszy element kampanii otwarcia. Ona będzie spójna z polityką spójności. Chcemy zmienić
to, co udało nam się zdiagnozować w czasie tego okresu programowania poprzez badania ewaluacyjne, a więc słabą rozpoznawalność marki RPO i czasochłonny, skomplikowany proces aplikacji. Chcemy, żeby ta marka była lepiej rozpoznawalna, a system sam w sobie stał się prostszy, bardziej przyjazny, o ile to w ogóle jest możliwe przy tych wymogach, które często stawia nam Komisja Europejska, o których między innymi pani dyrektor Rypińska wspominała. I jakie wydarzenia? Szkolenia i spotkania informacyjne, wydarzenia w ramach partnerstw merytorycznych, które zamierzamy prowadzić od czerwca do jesieni. Dni otwarte funduszy europejskich między w dniach 7-10 maja, w których aktywnie z częścią z Państwa, z częścią beneficjentów będziemy uczestniczyć. 5 konferencji subregionalnych, wszystkie w czerwcu. Już dzisiaj zapraszam. Dziękuję bardzo wszystkim prezydentom miast, którzy się zaangażowali i wspólnie z nami organizują te przedsięwzięcia. 17 czerwca w Ciechanowie, 19 w Siedlcach, 22 w Ostrołęce, 25 w Radomiu i 26 w Płocku. Już dzisiaj zapraszam Państwa też na te konferencje. 3 konferencje tematyczne w obszarach już bardziej dedykowanych. My zamierzamy również przeprowadzić na przełomie 3 i 4 kwartału. Będą to konferencje dedykowane najprawdopodobniej kwestii B plus R-u i przedsiębiorczości i innowacyjności. Dlatego planujemy je dopiero na 3 kwartał ze względu na to, że dopiero wtedy będziemy posiadali większą wiedzę na ten temat. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna to drugi z planowanych tematów, które chcielibyśmy przeprowadzić w zakresie takich konferencji tematycznych. No i w końcu 6 Forum Rozwoju Mazowsza, 4 kwartał, najprawdopodobniej październik tego roku. O szczegółach będziemy jeszcze Państwa informować. Impreza cykliczna, w tym roku dość wyjątkowa, dlatego że kończymy okres programowania z jednej strony, a z drugiej strony mamy już rozpoczęty kolejny. No i nowy portal internetowy, spójny z tym, co mamy na poziomie krajowym, wspólny dla wszystkich 3 instytucji, co istotne, znajdziecie Państwo tam wszystkie niezbędne informacje, jeden dla całego programu i spójny z tym, co jest co mamy dzisiaj na poziomie krajowym. Łatwo dostępny, dość intuicyjny. Proszę dać nam jeszcze chwilę cierpliwości co do wypełnienia części tego portalu treścią. Ona będzie się sukcesywnie w ciągu najbliższych tygodni pokazywać, aczkolwiek najważniejsze elementy, czyli ten chociażby harmonogram, już Państwo na tych stronach znajdziecie. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, o której już Państwo częściowo wspominałem, ale podkreślić, główny punkt informacyjny w Warszawie na ulicy Jagiellońskiej w siedzibie Mazowieckiej Jednostki plus punkty lokalne, punkty informacyjne sieci funduszy, sieci informacji o funduszach europejskich we wszystkich miastach subregionalnych. Zwiększyliśmy ilość osób zatrudnionych na podstawie możliwości, jakie otworzyło nam Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dowiecie się Państwo nie tylko o regionalnym programie, ale o wszystkich programach, o których dzisiaj wspominała pani minister Wendel. Rozszerzamy również zakres tego, za co odpowiedzialni są poszczególni konsultanci, a więc nie tylko diagnoza potrzeb, ale również wsparcie na etapie przygotowania samego wniosku, na etapie nawet jego rozliczenia. I dodatkowo ten element, o którym już wspomniałem, a więc większa mobilność konsultantów. Także dojeżdżamy w różne miejsca, na różne spotkania, które są przez nas organizowane, czy organizowane są na poziomie poszczególnych subregionów. Zachęcam do kontaktu, zachęcam do zgłaszania uwag do strony internetowej i zachęcam do kontaktu z punktami informacyjnymi. I z mojej strony, proszę Państwa, to wszystko. Mam nadzieję, że są Państwo chociaż częściowo satysfakcjonowani z tego harmonogramu naboru, jaki przyjęliśmy i z chęcią poznam Państwa opinię. Proszę nie obawiać się kierować zapytania, propozycje, uwagi, krytykę również do tego albo propozycje do tego, jak ten nowy okres powinien wyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze, zapraszam do mnie. Podpis potrzebny.
Dziękuję bardzo. A teraz na scenę zapraszam pana Tomasza Sieradza, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Panie dyrektorze. Poprosiłbym tylko prezentację. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu moich koleżanek i kolegów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Mam przyjemność reprezentować drugą podmazowieckiej jednostkę wdrażania programów unijnych instytucji samorządu województwa, która w okresie programowania 2014-2020 będzie pełniła rolę instytucji pośredniczącej w programie operacyjnym, w regionalnym programie operacyjnym województwa mazowieckiego. Proszę Państwa, powiem szczerze, że myśląc o tej konferencji i zakładając, że będę ostatnią osobą, która będzie się wypowiadała, oczywiście w tych momentach wiadomo jest to szczególnie trudne, bo z jednej strony przychodzi element zmęczenia, z drugiej strony w dużej mierze prawdopodobnie również i w mojej wypowiedzi będą Państwo mogli znaleźć te fragmenty czy te elementy, które były już wypowiadane przez moich poprzedników, czy to przez pana marszałka Struzika, czy pana marszałka Raboszuka, czy przede wszystkim panią dyrektor Agnieszkę Rypińską, bo jak sami Państwo zauważyliście i pani dyrektor zauważyła, że w bardzo rzeczowy, krótki sposób zreferowała 350 kilka stron Regionalnego Programu Operacyjnego, a zatem również zreferowała tę oś tematyczną ósmą, za którą odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a zatem można byłoby rzec, że temat jest załatwiony, coś już na ten temat wiemy, ale ja, proszę Państwa, postanowiłem, że do tego wyzwania, jakim jest mazowiecki rynek pracy i okres programowania 2014-2020, podejdę troszeczkę inaczej, podejdę troszeczkę szerzej. Wydaje mi się, że część tych informacji, które będą dotyczyły chociażby pogłębionej diagnozy naszego województwa i wynikających z tego wyzwań, jak również mechanizmów wsparcia, w których będzie uczestniczył Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, czy też szerzej publiczne służby zatrudnienia, nie tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, będą tymi informacjami, które się również Państwu przydadzą. Są to z całą pewnością programy ze sobą jak najbardziej kompatybilne, a w gruncie rzeczy, proszę Państwa, mówiąc o rynku pracy, można by powiedzieć, że cały Regionalny Program Operacyjny nakierowany jest przede wszystkim na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy. To samo zresztą dotyczy pozostałych programów krajowych i wszystkie razem wpływają na zmiany na rynku pracy. Co do tempa tych zmian, sami Państwo widzicie je na co dzień. Wszyscy mamy w pamięci jeszcze 11 lat temu właśnie tą konferencją otwierającą zintegrowany program operacyjny rozwoju województwa mazowieckiego, czy też te wszystkie działania, które wtedy były wdrażane regionalnie, ale tak naprawdę program był programem centralnym. Wtedy dla wszystkich nas były to zagadnienia całkowicie nowe, wydawały się niedoścignięte. Dzisiaj okazuje się, że wchodzimy już takim, powiedziałbym, zdecydowanym krokiem w trzeci okres programowania. Te poprzednie znamy. Wiemy, co nam się udało, czego nie osiągnęliśmy. Ten nowy znamy z treści dokumentu programowego. Nie znamy jeszcze wszystkich wytycznych czy chociażby kryteriów oceny, o których mówił pan dyrektor Frankowski, a zatem to jeszcze przed nami. Na ile nam się uda, trudno powiedzieć. Życzmy sobie, abyśmy ten czas wykorzystali maksymalnie, optymalnie, z korzyścią dla naszych mieszkańców, bo prawdopodobnie będzie to ostatni okres programowania, z którego będziemy jako Mazowsze przynajmniej w takim zakresie mogli korzystać jak obecnie. Zatem, szanowni Państwo, mazowiecki rynek pracy, wyzwania, mechanizmy wsparcia. Mówiąc o wyzwaniach, warto zwrócić uwagę przynajmniej na trzy najważniejsze elementy, a mianowicie zróżnicowanie społeczno-gospodarcze naszego regionu, zachodzące procesy demograficzne czy
zmianę struktury zawodowej pracujących. Mówiąc o mechanizmach, oczywiście w swojej wypowiedzi skupię się na tych, w których uczestniczy samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, a zatem przede wszystkim Regionalny Program, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój i Fundusz Pracy, bo wbrew temu, o czym być może często nie wiemy, Fundusz Pracy jest również znaczącym narzędziem oddziaływującym na mazowiecki rynek pracy. Proszę Państwa, pewnie często widzieliście te mapy charakteryzujące województwo mazowieckie. Proszę zwrócić uwagę na te, wydaje mi się, trzy najważniejsze cechy charakterystyczne, czyli województwo mazowieckie w przekroju na produkt krajowy brutto, stopę bezrobocia, a także przeciętne miesięczne wynagrodzenie w relacji do średniej krajowej. Widać z tego niezbicie, że to zróżnicowanie wewnętrzne, które dzisiaj mamy, nie da się go. Szanowni Państwo, z perspektywy tych kolejnych lat do roku 2020 zniwelować, jest to po prostu niemożliwe ze względu na skalę dysproporcji. Natomiast z całą pewnością można doprowadzić, aby te różnice były możliwie jak najmniej dolegliwe dla naszej gospodarki czy dla naszych mieszkańców. Zróżnicowanie sytuacji społecznej to nie tylko zróżnicowanie w postaci na poszczególne podregiony ze względu na cechy charakterystyczne, to również zróżnicowanie sytuacji społecznej osób, tych, którymi będzie zajmował się Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Agendy Finansowej 14-20, tak w Regionalnym Programie Operacyjnym, jak i w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oczywiście nie będziemy robić tego sami, będziemy w tym zakresie korzystali z pomocy powiatowych urzędów pracy w przypadku projektów pozakonkursowych, a także beneficjentów, czyli wszystkich podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki w ramach ogłaszanych naborów. O tych naborach wspominał już w swojej prezentacji pan dyrektor Frankowski. A zatem osobami, które szczególnie znajdą się w naszym polu widzenia, są to osoby przede wszystkim długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby bez kwalifikacji zawodowych czy osoby niepełnosprawne. Proszę Państwa, warto w tym miejscu również przypomnieć, że na Mazowszu cały czas w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostaje ponad 250 tysięcy osób i co ósmy mieszkaniec Polski, Szanowni Państwo, który jest osobą bezrobotną, niestety jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. To pokazuje, jak wielką pracę mamy do zrobienia. Z drugiej strony to pokazuje również, jak wielki potencjał zasobów pracy tkwi w tych osobach, które dzisiaj stanowią grupy bezrobotnych, zwłaszcza, że Regionalny Program Operacyjny, jak i Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój dedykowane są dwóm grupom bezrobotnych, kwalifikowanych jako profil pierwszy i drugi, czyli te osoby, które przynajmniej w przypadku profilu pierwszego stosunkowo prosto mogą być przywrócone do rynku pracy, a jak zobaczymy w dalszych slajdach, ten problem zasobów pracy również na terenie województwa mazowieckiego, może nie w perspektywie do roku 2020, ale z całą pewnością w perspektywie do 30, a zwłaszcza 50, w oparciu o badania również prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, może okazać się nie lada problemem. Zatem zachodzące procesy demograficzne i ich skutki dla rynku pracy to przede wszystkim zmniejszenie się zasobów pracy, postępujące starzenie, zmiany popytu na zawody i kwalifikacje wynikające ze zmian demograficznych, a przecież wiemy, że obserwujemy również zmiany popytu na zawody ze względu na rozwój technologiczny i gospodarczy, możliwe problemy w zaspokojeniu popytu na pracę. Proszę Państwa, prosiłbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na ten slajd. Jest przygotowane na podstawie prognozy wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny w roku ubiegłym, to jest prognoza ludności na lata 2014-2050 i proszę zwrócić uwagę na cztery wymienione w tym slajdzie kategorie, czyli przede wszystkim osoby w wieku przedprodukcyjnym,
czyli do 17 roku życia poprodukcyjnym, po osiągnięciu wieku emerytalnego, a także w wieku produkcyjnym w rozbiciu na produkcyjny mobilny, czyli do 44 roku życia i niemobilny między 44 a wiekiem emerytalnym. O ile slajd ten i dane te mogą nas jeszcze nie niepokoić w roku 2020, to proszę zwrócić uwagę na kolejne lata. Jaki problem nam grozi, czyli niesamowity deficyt zasobów pracy z tego punktu widzenia, jak ważnym jest, aby te zasoby, o których mówimy, czyli osoby pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne, długotrwale bezrobotne również, zwłaszcza kobiety, czyli osoby, które charakteryzują się relatywnie dobrym wykształceniem, motywacją do pracy, aby te wszystkie osoby przywrócić do rynku pracy. Prognoza liczby pracujących dla Mazowsza do roku 2020 i zmiany sektorowe. Nawiązuję w tym miejscu do wystąpienia pana marszałka Strusika. Proszę zwrócić uwagę, jak znaczący spadek udziału pracujących w rolnictwie zaobserwujemy do roku 2020, a jednocześnie wzrost udziału pracujących w usługach rynkowych. Oczywiście nie będę rozwijał definicji usług rynkowych. Myślę, że większość z Państwa wie, o czym mówię. I proszę Państwa, troszkę inne spojrzenie, a mianowicie zmiany w strukturze zawodowej pracujących. I tu zwracam uwagę na dwa elementy, a mianowicie znaczący spadek udziału rolników, ogrodników, leśników i rybaków i znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów, a także operatorów, monterów maszyn i urządzeń. Jeżeli chodzi o ten czynnik, powiedziałbym, pracowników przemysłowych, rzemieślników oraz przedstawicieli władz publicznych, on zachowuje jakby tendencję stabilną. Mechanizmy wsparcia, to o czym mówiłem już, proszę Państwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie wspierał działania na rynku pracy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego w celu tematycznym związanym z rynkiem pracy, a także oś pierwszą osoby młode na rynku pracy w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i w przypadku tego programu jesteśmy już po ocenie projektów. Jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, w poniedziałek, tak jak pan dyrektor Frankowski zaznaczył, planowany jest komitet monitorujący, który przyjmie kryteria w pierwszej kolejności właśnie dla tych zagadnień, które wiążą się z rynkiem pracy, tak abyśmy mogli uruchomić nabory dla powiatowych urzędów pracy. W konsekwencji spodziewamy się, że na przełomie miesiąca maja, czerwca to będzie ten czas, kiedy powiatowe urzędy pracy będą aplikowały o środki z regionalnego programu operacyjnego na lata 14-20 z przeznaczeniem dla grup defaworyzowanych, czyli właśnie tych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w grupie wiekowej powyżej 29 roku życia. Proszę Państwa, o tym już wspominała pani dyrektor Rypińska. Oś ósma, rynek pracy w sumie 137 milionów euro, przy czym jest to kwota dofinansowania w podziale na projekty pozakonkursowe i konkursowe, przy czym ten podział może troszkę Państwa wprowadzać jakby w błąd, dlatego że ten podział odnosi się do całego celu tematycznego, a zatem również zawiera w tych danych informacje dotyczące chociażby priorytetu tak zwanego żłobkowego. Priorytet inwestycyjny 8i, czyli wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy. W pierwszej kolejności będą aplikowały powiatowe urzędy pracy w ramach postępowań pozakonkursowych, a następnie w ramach już naborów konkursowych w czwartym kwartale tego roku wszyscy pozostali uprawnieni beneficjenci. Dla tychże bezrobotnych w programie zadedykowana jest kwota dofinansowania 110 milionów złotych, przy czym lwia część tych środków, bo około 90% to są środki przeznaczone na wsparcie za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy.
W zasadzie warto tylko tu uzupełnić, że mając na uwadze wsparcie osób bezrobotnych, mówimy o potraktowaniu takiej osoby bezrobotnej w pewnym sensie pakietowo, czyli od diagnozy poprzez jakby zadbanie o to, aby zaktywizować tę osobę, usuwając wszelkiego rodzaju dysproporcje wynikające z niedostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a następnie wesprzeć ją w zależności od indywidualnych kwalifikacji albo doprowadzając do zatrudnienia, albo proponując wsparcie w postaci samozatrudnienia. To, co może ciekawe, bo o tym też swego czasu mówiliśmy, że okres 2014-2020 to będą przede wszystkim środki zwrotne, nawiązuje do tego, o czym mówiła pani dyrektor. Wbrew tym twierdzeniom, szanowni państwo, jedną z głównych osi priorytetowych tego celu dedykowanego dla osób bezrobotnych to są środki przeznaczone właśnie na samozatrudnienie i powstanie nowych miejsc pracy. Prawie 60% środków dostępnych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy będą to środki na zakładanie działalności gospodarczej. Cechy preferowanych projektów, to na co też wydaje mi się, że w tym miejscu należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim efektywność zatrudnieniowa, która będzie zmienna w czasie i publikowana corocznie przez ministra infrastruktury i rozwoju do końca października, rok poprzedzającego rok, na który te wskaźniki i te współczynniki będą obowiązywały, trwałość tworzonych miejsc pracy, w tym również jakość tworzonych miejsc pracy, bowiem proszę państwa, dzisiaj z tym, z czym bardzo często borykają się nasi pracownicy na rynku pracy, to oferty, które nie odpowiadają im wartościowo, to znaczy się to są oferty o stosunkowych, niskich walorach, jeżeli chodzi o czynnik płacowy, bardzo często w to miejsce widzimy, że zatrudnione są często również w ramach szarej strefy osoby zza naszej wschodniej granicy, w ostatnim okresie zwłaszcza przybysze z Ukrainy. W każdym razie to, co jest uwypuklane jako element, na który bardzo wyraźnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwraca uwagę, to trwałość tworzonych miejsc pracy, mam tu na myśli samozatrudnienie, ale także oferty, które określilibyśmy mianem ofert dobrych jakościowo, również z punktu widzenia wynagrodzenia, a także typu umowy, czyli generalnie mówimy to tu w pierwszej kolejności o umowach o pracę, czyli umowach kodeksowych. Kolejny priorytet, za który odpowiadać będzie Wojewódzki Urząd Pracy, też pani dyrektor Rypińska o nim wspominała, czyli ta cała oś wsparcia dla powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Beneficjentami w tych przedsięwzięciach, praktycznie rzecz biorąc, bez mała można powiedzieć, są wszyscy: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Oczywiście będzie to tryb konkursowy i ten konkurs mamy zaplanowany, szanowni państwo, na rok przyszły. To w ujęciu kwotowym i w ujęciu także instytucjonalnym, bowiem przede wszystkim będą to środki dedykowane na rozwiązanie instytucjonalne w 94%, a tylko 6% będą to środki na refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3, jako zrefundowanie dziennego opiekuna czy zatrudnienia niani. O to też już było mówione. Proszę państwa, na tym slajdzie mamy niejako jeszcze raz zestawione dwa programy operacyjne dotyczące rynku pracy, jak najbardziej ze sobą komplementarne, bo pierwszy do 29 roku życia, drugi powyżej 29 roku życia. W sumie, patrząc na to jako 100% środków dostępnych, mówimy o ponad 360 milionach złotych, a zatem razem są to środki znacznie wyższe niż te, które przeznaczane były na rynek pracy w działaniach dedykowanych powiatowym urzędom pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 613.
W sumie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój sądzimy, że wsparcie uzyska ponad 72 tysiące młodych bezrobotnych. Jeśli chodzi o regionalny program operacyjny, ponad 19 tysięcy bezrobotnych, a także ponad 9 tysięcy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Harmonogramy, tak jak wspomniałem, w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój, pierwszy kwartał, to jest projekty powiatowych urzędów pracy. W regionalnym programie operacyjnym drugi kwartał, również powiatowe urzędy pracy, a następnie konkursowe w Powerze drugi kwartał i konkursowe w RPO czwarty kwartał. Proszę Państwa, niezależnie od regionalnego programu operacyjnego i programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, nie sposób w tym miejscu również nie wspomnieć o Funduszu Pracy, a także innych instrumentach, które dostępne jest dla osób przede wszystkim bezrobotnych, a finansowanych ze środków krajowych. Mam tu na myśli nowe instrumenty wprowadzone ustawą o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, nowy instrument marszałka, czyli programy regionalne finansowane z Funduszu Pracy, programy specjalne powiatowych urzędów pracy, zlecanie usług aktywizacyjnych za pośrednictwem WUP-ów, czyli jakby włączenie do tego systemu również prywatnych agencji zatrudnienia, czy ostatnio mocno promowany Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w ramach którego w stosunkowo prosty sposób mogą aplikować przede wszystkim pracodawcy i przedsiębiorcy o doskonalenie zawodowe tych osób, które utraciły kompetencje i w związku z powyższym zagrożone są ewentualnym zwolnieniem z pracy. Proszę Państwa, podsumowując, chciałoby się życzyć nam wszystkim, abyśmy ten okres programowania 2014-2020 rzeczywiście wykorzystali optymalnie, zarówno w ramach tych programów, za które odpowiada na przykład Wojewódzki Urząd Pracy czy Samorząd Województwa Mazowieckiego, ale także w ramach tych wszystkich dostępnych środków, o które mogą aplikować wszyscy beneficjenci, od przedsiębiorców poczynając przez samorządowców, a na nauce kończąc, w ramach programów operacyjnych, czy to z poziomu krajowego, czy to z poziomu regionalnego. Dziękuję Państwu za uwagę. No i życzę powodzenia w wykorzystywaniu tych naszych wspólnych szans w aplikowaniu po środki europejskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. Poproszę tutaj do mnie, do ścianki. I zanim, proszę bardzo. Zaraz będą informacje dotyczące jeszcze ścianki, ale zanim poproszę Pana Marszałka o oficjalne zakończenie, to zapraszam do nas Panią Aleksandrę Czechowicz-Woźniak, zastępcę dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, która dwa zdania dla Państwa ma. Dzień dobry. Dziękuję. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, że dzisiejsze bardzo istotne spotkanie odbywa się w budynku Centrum Olimpijskiego, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do zwiedzenia muzeum, które mieści się na drugim piętrze. Jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Mam nadzieję, że czas i obowiązki Państwu pozwolą, żeby odwiedzić naszą bardzo ciekawą wystawę. Zapraszam, dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Panie Marszałku, zapraszam na scenę. Co z frekwencji wnioskuję, że czas kończyć rzeczywiście, ponieważ wszyscy ci, którzy chcieli coś usłyszeć i to usłyszeli, to właśnie zaczynają nas opuszczać. Proszę Państwa, no, stała się rzecz niesamowita. Rozpoczęliśmy nową perspektywę. Myślę, że to wszystko, co usłyszeliśmy, jest jakąś nową wartością, nową wiedzą dla Państwa, ale to wszystko się jakoś poukłada. Gdyby były z tym problemy, to oczywiście zapraszamy do punktów informacyjnych i nie tylko ich, ale również do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do tych instytucji, które będą odpowiadały za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Bardzo proszę, aby wszyscy ci
głównie samorządowcy, którzy biorą udział w ZIT-ie, jak najszybciej i jak najefektywniej kontaktowali się z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy, ponieważ chcielibyśmy naprawdę w terminie te wszystkie konkursy rozpocząć, a jeżeli państwo się nie porozumiecie, jeżeli potem ZIT nie porozumie się z samorządem województwa na ten temat, to nie będzie to możliwe, więc jak najbardziej serdeczniej zapraszam do tych kontaktów. To samo dotyczy również samorządów subregionalnych, które zarządzają poszczególnymi RIT-ami. Dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie. Niniejszym zamykam dzisiejszą konferencję już bez gongu i zapraszam w imieniu organizatorów do wspólnego zdjęcia tutaj w holu. Dziękuję panie marszałku. A propos zdjęć, jeszcze krótka informacja. Jest tutaj też w holu fotobudka. Można sobie robić zdjęcia i odebrać od razu. I jeszcze jedna ważna informacja. Wszyscy z państwa, którzy chcą podpisać się na tej ściance, zapraszam. Prawa strona jest dla państwa. Flamastry są na stoliku. Dziękuję bardzo.